Na poziomie neurologicznym proces uczenia się polega na kształtowaniu nowych połączeń pomiędzy neuronami. Są dwa mechanizmy. Mechanizm HEPS-a, który z gruba sprowadza się do tworzenia takich połączeń skojarzeniowych, tak? To znaczy w momencie, kiedy dwa neurony w jednym momencie po prostu razem zafunkcjonują, one się z czasem łączą. Ten typ uczenia się najczęściej spotykamy w momencie, kiedy przyswajamy sobie nową wiedzę w jakiś uporządkowany sposób. Natomiast dużo powszechniejszy sposób uczenia się to jest uczenie się oparte na błędach, tak? Tak zwane error-driven learning. I to się najczęściej pojawia w momencie, kiedy uczymy się na przykład jakichś nowych zadań motorycznych. Uczę się jeździć na rowerze, uczę się chodzić. Error-driven to jest bardzo ciekawe, skierowane, motywowane błędem metoda uczenia się, dlatego że ona polega z gruba na tym, że najpierw organizm zakłada sobie jakiś stan docelowy, na przykład wiem, że chcę położyć nogę w tym miejscu, tak? Później wykonuje pewne działanie, widzi różnicę pomiędzy tym, co zaplanował, a tym, co zrobił i w oparciu o tę różnicę uczy się nowych rzeczy. Co jest istotne, w momencie, kiedy tej różnicy już nie ma, to znaczy, że kiedy osiągnę to rzeczywiście, co chciałem osiągnąć, przestaję się uczyć. Dlatego też, jakby miał to krótko podsumować, jeżeli studenci chcą się uczyć, tak, nie jest za dobrze za każdym razem otrzymywać piątkę, tak, dlatego że jeżeli rzeczywiście osiągnę to, co chciałem, to przestaję się po prostu uczyć. To jest bardzo zależne od człowieka. To kiedy może oznaczać z jednej strony porę dnia, tak? Wiadomo, że są osoby, które uczą się lepiej rano, inne lepiej uczą się wieczorem. Może to zależeć od wieku, tak? Inaczej się uczymy w momencie, kiedy jesteśmy młodymi dziećmi, inaczej jeżeli mamy na przykład, tak jak ja, powyżej 40 lat. Natomiast tutaj to raczej rekomendowałbym odkrycie takiego własnego rytmu dziennego. Co to znaczy? To znaczy rano, kiedy mamy wypoczęty umysł, najlepiej jest rozwiązywać problemy analityczne, podejmować decyzje, wnioskować. Mamy świeży, po prostu wypoczęty mózg. Wieczorem, kiedy jesteśmy zmęczeni, zdecydowanie lepiej jest rozwiązywać problemy kreatywne. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy rozwiązuję problem kreatywny, lepiej jest, żebym zapomniał stare swoje poprzednie skojarzenia. Pamięć źle funkcjonuje, dzięki temu mogę stworzyć nowe połączenia. Jeżeli te dwie rzeczy zamienimy, to znaczy będziemy próbowali rozwiązywać problemy kreatywne rano, nie będziemy mieli skutku i jeszcze gorsza rzecz, jeżeli będziemy chcieli się uczyć czegoś wymagającego zapamiętania czy myślenia analitycznego wieczorem, też będziemy mieli słaby wynik. Do czego apeluję? Najlepiej jest bardzo dużo spać. Trzeba dobrze jeść w życiu i dużo spać, tak? Dlatego też ja osobiście nie wierzę w efektywność wszelkich proszków, które powodują, że dłużej będziemy mogli sobie wieczorem posiedzieć, i czego się dzięki temu nauczymy. Podczas snu dzieją się trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, utrwalamy sobie połączenia, te, które wykształciliśmy w procesie uczenia się w ciągu dnia. Po drugie, i to jest bardzo ważne, mózg niszczy połączenia złe. Jeżeli mieliśmy jakieś doświadczenia traumatyczne, które długoterminowo mogą nam zaszkodzić, one są wtedy likwidowane. I trzecia bardzo ważna rzecz, włącza się tak zwany układ glimfatyczny. To jest układ, który oczyszcza nam mózg. Nie polecam skracania czasu snu, raczej polecam to, żebyśmy po prostu dużo spali, ponieważ jeżeli będziemy krótko spali, mało spali, to nie utrwalimy tego, co żeśmy się wcześniej nauczyli.